zapraszam do odwiedzin mojego kanału na YouTube. Możecie znaleźć gwiazdy światowe i gwiazdy krajowe. Możecie znaleźć materiały, których nigdy nie widzieliście lub których nigdy nie poznalibyście, gdyby nie kanał przeze mnie redagowany. Na co dzień jestem redaktorem tygodnika Anglo. Od święta redaguję własny kanał na YouTube, na który Was teraz zapraszam. Do zobaczenia na malutkim ekranie. Bardzo lubię znaną aktorkę telewizyjną i teatralną Annę Chodakowską na etacie w Teatrze Narodowym w Warszawie. Za moment zaproszę Was na spotkanie ze śpiewającą Anią Chodakowską. Tak, tak, Ania także sporo śpiewa i czyni to z dużym powodzeniem. Wydała zresztą płytę ze swoimi piosenkami. Dwie piosenki, które za moment zaprezentuję, będą ilustrowały moje zdjęcia z Anią Chodakowską, wykonane na specjalnej sesji fotograficznej w marcu 2005 roku. To było bardzo miłe spotkanie. Ania jest osobą bardzo sympatyczną, dosyć konkretną, w wywiadzie wręcz analityczną. Spójrzmy więc na śpiewającą Annę Chodakowską i na nasze zdjęcia z tego okresu. Nie wierzę panu, nic nie wierzę. Nie wierzę myślom, słowom, rzeczom. Pani nie mówi tego szczerze. Panienki oczy temu przeczą. A pan daremnie tu się trudzi. Nawet nie ma pan pojęcia. Jak piękne słyszę wciąż od ludzi słówka przysięgi. A prawdy w nich nie ma za grosza ćwierć. Przecież nie wierzyć w nic, nie wierzyć w nic to śmierć. Trudno, mój panie, jestem taka i pewna już nie będę inna. Nie umiem śmiać się ani płakać. Nie czuję obojętna zimna. Od śmierci jeszcze gorszy, od śmierci gorszy jest. Teraz mi pani, gdy pan zna mnie, gdy moim myśli ci nie broni, pewnie nie spojrzysz więcej na mnie, gdy stanę z mieszkiem na balkonie. Choć się po pani myśli smutny, nie spodziewam pani. Odmieni się twój los okrutny, bo śliczna panno ja cię kocham. Kocham gorąco, ile sił i mocno wierzę, że ty też pokochasz kiedyś. Pokochasz kiedyś mnie. A oto i jedno z naszych wspólnych zdjęć z Anią Chodakowską. Za moment zobaczycie je wśród innych z tej serii. A teraz pozwolicie Państwo, że zacytuję Wam mój
wywiad z Anią Chodakowską, ale zanim go zacytuję, najpierw go Wam pokażę. To wspomniany wywiad zatytułowany Nigdy nie byłam pruderyjna. Jak znosisz, Aniu, upływ czasu? Dobrze, bo do tej pory mam szczęście, że na nic nie choruję. Wciąż jestem na bardzo wysokich obrotach intelektualnych, co nie pozwala mi się zestarzeć. Swojej pracy nie traktuję jako odcinania kuponów od czegoś, co już było, lecz jako nowe wyzwanie. Co robisz, żeby pędzący czas zatrzymać choćby na chwilę? Mam charakter osoby, która wciąż chce poznać coś nowego i zrobić z tego wartość w sztuce. Życie samo w sobie nie pasjonuje mnie tak bardzo jak kiedyś. Myślę, że ten brak entuzjazmu świadczy o dojrzałości. Zawsze byłaś związana z młodszymi od siebie mężczyznami. Czy te związki cię odmładzały? Owszem, ale to nie było zaplanowane. Tak się złożyło, że ja się dogaduję z młodszymi mężczyznami, z którymi się przyjaźnię, bo nie ma w tym żadnych związków emocjonalnych. Możliwe są przyjaźnie damsko-męskie. Z kobietami rzadko nawiązuję takie relacje. Ponadto mężczyzna w moim wieku jest dla mnie za stary. Nie udawaj, Aniu, przecież wiele lat żyłaś w konkubinacie z przystojnym reżyserem Krzysztofem Bukowskim, a po nim też było kilku młodszych panów. Krzysztof zmarł na cukrzycę, najpotworniejszą jej odmianę, o której nikt nie wiedział w jego rodzinie. Z nim byłam najdłużej, ale był to tylko o rok starszy ode mnie człowiek. Byliśmy razem 7 lat. Rozstaliśmy się na skutek niemożności pogodzenia się charakterologicznego. Ponadto ja się nie nadaję do związków na wieki. Co do innych, to pozostali moimi wspaniałymi przyjaciółmi i poświęciłabym dla nich bardzo wiele, gdyby tego potrzebowali. Aniu, w swoim domu masz ponad 30 kotów. Czy nie umiałabyś obejść się bez nich? Krążą legendy na temat liczby kotów w moim mieszkaniu. A przecież jest różnie, bo raz mam ich więcej, a raz mniej. Wszystkie koty pochodzą z tak zwanego śmieciarni i staram się je oddawać w dobre ręce. Większość z nich uratowałam od śmierci. Niektóre są niewidome, nie mają łapek i tych nie oddam. W normalnych warunkach nie żyłyby dłużej niż kilka godzin. U mnie są szczęśliwe i ślepa kotka wali po pyskach te, które widzą. Dlaczego aż tyle kotów jest u ciebie? Koty są u mnie przez przypadek. Mogłabym mieć węże lub psy ze śmieci. Ludzie mnie podrzucali, a ja nie mogłam odmówić, tym bardziej, gdy były chore.